different faces. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Jamci, to jest czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję całkiem ciekawy, no i nieco mniej mroźny od dotychczasowych materiał serii Zagrajmy we Frostpunka, w ten polski piękny tytuł, no niestety niespecjalnie wiele by na to wskazywało, że będzie o ciupinkę cieplej, bo to jest gra o epoce lodowcowej i raczej będzie tylko gorzej, tak bym tutaj suponował, ale kto wie, zobaczymy, być może jednak się ociepli. Tak czy inaczej, tytuł dosyć wyjątkowy, nie tylko polski, ale przede wszystkim dosyć innowacyjny z uwagi na to, że niespecjalnie wiele takich gier na świecie jest. Mowa tutaj o grze strategiczno-ekonomicznej, posadowionej w realiach budowy osady w świecie postapokaliptycznym. Chodzi o to, żeby przetrwać, prawda? Zazwyczaj, jeżeli mamy do czynienia z podobnymi tytułami, to albo są to rzeczywiście strategie posadowione w świecie postapokaliptycznej, ale budowa osady odgrywa tam drugorzędny plan, prawda? Chodzi o militarystykę i pokonywanie wrogów, albo alternatywą są gry ekonomiczne, gdzie chodzi o rozbudowę osady, ale nie są posadowione w świecie postapokaliptycznym, prawda? No bo to są takie gry jak Cities XXL, jak SimCity, jak Cities Skylines, ewentualnie Tropico, tudzież Anno 1800 albo inne, ale to nie jest świat postapokaliptyczny, więc tutaj mamy do czynienia z pewną nutką innowacyjności i to jest też takie piękne. Polacy po prostu wymyślili coś nowego, coś ciekawego, coś fajnego. Dobrze, przypomnijmy sobie, co ostatnio robiłem. Grupa poszukiwawcza powróci z kolejnymi ludźmi, którzy przetrwali za 7 godzin. Nie najlepiej to, dlatego że w te 7 godzin muszę wybudować się, no, rzecz jasna, namioty pod tych osadników, których zyskałem teraz, więc mam obecnie problem z jedzeniem, mam obecnie problem z drewnem, mam obecnie problem z miejscami zamieszkania. Co ciekawe, już się uspokoiło z lecznicami. Bardzo mocno mnie to cieszy. Tutaj cały czas jest 5 pacjentów, ale tutaj na przykład jest już tylko 2. A tutaj jest zaledwie 1. Więc jak przyjdzie ranek, spokojnie jedną lecznicę można zamknąć i nie powinien odczuć żadnych reperkusji w związku z tym. Czyli będą w stanie funkcjonować. Co? Aha, bo ja mam więcej inżynierów teraz. Ty, patrzcie. Dobre to. Czyli będę w stanie wreszcie jakoś, no, mieć profity z tego, że aż tyle warsztatów postawiłem, dlatego że będę mógł funkcjonować 3 warsztatami na raz. Będę mógł szybciej opracowywać technologię. Czytałem w poradnikach gry o tym, że coraz mniej się opłaca budować kolejne warsztaty, dlatego że pierwszy warsztat daje 100% mocy, drugi chyba 140, w sensie razem te 2 140, potem 130 i już tak coraz mniej, więc może wybuduję jeszcze jeden w przyszłości, ale raczej, no, 5 warsztatów chyba nie będę stawiał, więc góra te 4, myślę, tak mi się wydaje. Dobra, co jeszcze bym chciał zrobić? No, budujemy te namioty, budujemy chatkę myśliwych, to jest bardzo ważne, bo nie mam jedzenia i z tym jedzeniem jest naprawdę chamsko. Wadą tego tytułu jest to, że nie ma innych osad ludzi, którzy przetrwali. Jesteśmy sami, prawda? To jest taki postapokaliptyczny świat Full Metal Jacket, to znaczy, kiedy my upadniemy, to upadnie cywilizacja ludzka. W każdym razie tak domniemujemy. To jest bardzo smutne realia, no ale niestety też okrojone, dlatego że to sprawia, że nie mogę handlować z innymi osadami. Nawet jeżeli mam nadwyżkę węgla albo drewna, to nie mam komu jej zbyć, żeby nabyć na przykład, nie wiem, a choćby jedzenie. No to jest smutne, no ale co zrobić? Tak to po prostu wygląda. Tak to ktoś wymyślił. Czekajcie, jak to było? Chyba jakoś tak. No i co? Zaczynamy chyba gameplay, bo co jeszcze mogę tutaj zrobić? Mam troszeczkę... Czekajcie, gdzie ci wszyscy ludzie obecnie są rozlokowani? Nikt nie wydobywa. Na północy ten tartak postawiłem. Też na razie wydobycia nie ma. 24-godzinna zmiana jest na południu. I oni teraz powinni budować obydwie te struktury. Być może przed końcem nocy uda mi się... Ale to jest wątpliwe, że przed końcem nocy udało mi się kolejną grupę myśliwych wysłać poza osadę. Na razie włączymy upływ czasu i będziemy czekali na to, co ten czas przyniesie. Stawiamy budynek. 10 chłopa tam pracuje, to jest dobrze. No i zobaczymy, jak tam się krzątają chłopaki. Gra jest bardzo ładna. Trzeba przyznać, że gdybym taką grę miał w czasach dzieciństwa, no to naprawdę bym się zachwycał nad tą grafiką, bo po prostu fajnie obserwować, jak ci wszyscy ludzie tutaj pracują. Patrzcie, tutaj ktoś jakąś taką piłą, moja, twoja, pracuje, rąbią drewno, deski, układają, przybijają. Tutaj jakiś facet coś przenosi. Fajnie tak obserwować, jak ta osada się krząta, jak funkcjonuje. No dobrze, mamy ociupinkę drewna, mógłbym jeszcze jedne namioty postawić. Czy to bym chciał uczynić? No, na razie niech wybudują te namioty. Dobrze, stój.
Ważna kwestia jest taka, że mogę teraz. Myśliwi wyruszą po surową żywność. Potrzeba co najmniej jednego pracownika. No właśnie, ja tutaj dam 15 pracowników. Chciałbym, żeby cokolwiek upolowali przed rankiem. No nie wiem, czy mi się to uda, no ale fajnie by było, jakby cokolwiek byli w stanie upolować. Troszeczkę są opóźnieni względem innych chatek myśliwych, ale może coś się uda. Dobrze, zobaczmy, jaki jest zasięg tego koksownika. Jeszcze raz. Da się to jakoś sprawdzić? Obawiam się, że nie, czyli będę musiał to obserwować po prostu po śladach na śniegu. Taki powinien być zasięg tego koksownika. Wobec powyższego, bo muszę cały czas inwestować w namioty. Na południu nie mogę namiotu wybudować, dlatego że tam powstanie kopalnia. Natomiast namioty mógłbym postawić choćby tutaj. Na przykład. Kurde, no tutaj takie puste sektory powstały, to bardzo źle. No ale co zrobić? Tutaj namiot spokojnie może stanąć, to znaczy mógłby stanąć, gdyby tam była droga dojazdowa. Bo tutaj też jest koksownik, a widzicie, czyli tutaj też mogę dom postawić. Będzie ogrzewany w każdym razie. Tam na razie mógłbym ten dom postawić bez stawiania kolejnej drogi. Bo tu się dom też zmieści. Ale tutaj chyba nie będzie już zasięgu koksownika. Więc rozsądniej byłoby tutaj coś postawić. Tak mi się wydaje. Tutaj postawimy kolejne domostwa. Mam 5 bezdomnych, więc w momencie, kiedy to domostwa skończę, no to już bezdomnych w ogóle nie będzie, to fajnie. To się zmniejszy niezadowolenie, zwiększy nadzieja, ale wada będzie niestety taka. Co, 15 znowu mam w leśnicach? No to długo. Długo nie potrwała moja radość, znowu mam 15 chorych. Tak czy inaczej, mam również głodnych i z tymi głodnymi coś trzeba zrobić. Wydaje mi się, że jedna stołówka nie jest w stanie ich wszystkich ogarnąć, wiecie? Bo ja nie wiem, czy ona rozdaje też żywność, czy tylko produkuje żywność, no, no. Nie wiem, czemu mam głodnych ludzi, bo jedzenie ogólnie mam. Więc dziwne trochę. Mógłbym spróbować jeszcze jedną jadłodajnię wybudować. A, już mi brakuje znowu miejsc w lecznicach, no to bosko. To niedługo się nacieszyłem zażegnaniem problemów zdrowotnych. Czy tu by się zmieścił? Nie, tu się nic nie zmieści. No kurde, taki pechowy sektor wybudowałem. Co ja bym chciał w takim razie jeszcze zrobić? No dobra, na razie to nic nie zrobię. Na razie to po prostu budujcie tę chatkę. To jest ważne. Ten obiekt został zamknięty. Dobrze, no na razie jest niewielki mróz. To znaczy mróz jest sromotny, ale oni w domostwach mogą przetrwać, bo mają tylko chłodno. Przy minus 30 stopni Celsjusza na dworze. A to co? Budowanie ulic. Aha, bo do tego... O, widzicie, jak to się potrafiło zapamiętać. Tutaj w ogóle nie ma ulicy dojazdowej. Goddammit. Kto by się spodziewał? To trzeba wybudować. Wiadomo, przecież. No, jak się to potrafiło zakamuflować. Tam aż 5 chłopa pracuje. No kurde, powinni mieć tą żywność. No, ale jednak głodnych cały czas mi przybywa. Tartak cały czas funkcjonuje, to jest ta słynna 24-godzinna zmiana. Mógłbym wybudować jeszcze jedną lecznicę, tylko... No i chyba będę musiał, to chyba nawet nie jest kwestia domniemywana, ja po prostu muszę to zrobić, dlatego że brak lecznicy spowoduje mi niestety przyrost chorych, a tego bym wolał uniknąć. Kurde, te sektory, tak pechowo to usadowiłem, no naprawdę bez sensu, bez sensu. Tutaj tyle miejsca się zmarnowało. Czekajcie, jakby to ogarnąć. Tu bym to postawił. To jest taka dzielnica, można powiedzieć, lecznic. Aż po horyzont. Tak też zrobimy. Póki jeszcze mam drewno, to mogę takie rzeczy budować, no wiadomo. A lecznic potrzebuję, bo niestety z tego co widzę, problemy związane z chorobami są bardzo wielkimi problemami w tej grze. Niestety. Ich tak łatwo się zanegować chyba nie uda. Oni jeszcze nie wrócili, chociaż mamy już 6 rano. Mam nadzieję, że coś tam upolują. Całkiem niezłe, nawet jak na te warunki. No dobra, no dałoby się lepiej, mój drogi i kochany. Powiem ci szczerze, dałoby się lepiej, naprawdę. I myślę, że specjalnie tutaj faktów nie przekłamuję. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że 10 dnia znowu przyjdzie ochłodzenie i będzie dupa. Dobra, póki co, jak ludzie pójdą pracować, to wyłączę na chwilę znowu ten główny generator.
Tak zrobimy. Dzień się już powoli zaczyna, to dobrze, niech się zaczyna. Tego chciał, tego potrzebował. Cieszę się, że już powoli produkcję surowców przenoszę do budynków, dlatego że przy takim mrozie to w budynkach oni i tak mają w miarę ciepło. Natomiast głównie mi chorowali chyba przez to, że ja im kazałem w tych stertach prosto w śniegu grzebać przy minus 30. No to każdy by się raczej pochorował. Zwiadowcy oddział numer 1 bezpiecznie wrócił do miasta. Mamy 4 dzieci, 18 inżynierów, 12 robotników. Możesz rozwiązać oddział zwiadowców w balonie obserwacyjnym albo wysłać ich z powrotem na Frostland. Z pewnością wyślemy ich z powrotem. Nie ulega to nawet najmniejszej wątpliwości. Niestety znowu mam bardzo dużo bezdomnych. I tych bezdomnych trzeba będzie teraz jakoś udomowić, że tak powiem. Tak więc pozwólcie, że to właśnie zrobię. Trzeba zacząć znowu budować domy na masową skalę. Nie ma wyjścia, nie ma, że boli. Nieopodal koksowników najlepiej. Więc wolałbym tutaj kolejny dom wybudować, tu mam nieopodal koksownik. I to będzie zacne. Mam nadzieję. Trochę drewna mam, ale niespecjalnie dużo. Drogę tam wybudujemy. Dobrze. Tak myślę, co by tu jeszcze, bo tych bezdomnych naprawdę teraz będzie bardzo dużo. Czy wy jeszcze nie wróciliście z pożywieniem, niestety. Długo nie wrócicie, ale dzięki temu, że przybyło mi mieszkańców, to przybyło mi także inżynierów i mogę tych inżynierów zaimplementować tutaj. Mogę po prostu już pracować 3 uniwersytetami naraz. Mam nadzieję, że mi to zapewni jakieś takie wymierne profity. Dobrze by było w każdym razie. No dobra, coś tam się dzieje, osada się rozwija i zaczęła się dniówka. A skoro zaczęła się dniówka, to musimy teraz wymyśleć to, co musimy wymyśleć, czyli gdzie rozdysponować moich kochanych ludzi, pracowników. Tam w Tartaku jest 10, tutaj do Tartaku również 10 trzeba wdupić. Zostało mi 42 bezrobotnych. Czego potrzebuję na gwałt? Drewna. Drewna, drewna, jeszcze raz drewna. Skrzynię z drewnem mam jeszcze tutaj. Robotników 7 mam tylko? Oj, to nieładnie. Niech po te skrzynie idą dzieci. Wyślemy je tak daleko w śnieg. Niech umierają, cunc poty. Nie no, rzecz jasna, nie chodzi o to. Po prostu ktoś to musi wydobyć, prawda? Więc to jest to. Tam pracuje 5 chłopa dobrze. Na stołówce. Tutaj, jak ja z tą stalą nieszczęsną stoję. No też nie za szczęśliwie. Te huty by wypadało zacząć opracowywać. Więc w miejscu hut, to znaczy wydobycia stali, damy na razie tylu. I bardzo ważny jest dla mnie ten nieszczęsny węgiel, o którym no troszeczkę zapomniałem, a przecież bez węgla nie ma życia w obecnych warunkach. Czyli tutaj mogę ich do 5 wysłać, tylu. Tam będzie pracowało 15. Dziwne jest dla mnie, że pomimo tego, że mam tylu chłopa, to cały czas na dobrą sprawę mam niedobory rąk do pracy. Jak to jest w ogóle możliwe? Czekajcie. Tutaj bym 2 wycofał, jeszcze 2 dał do węgla. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to obecnie się prezentuje? Zobaczmy, węgiel. Zużywam trochę więcej niż wydobywam, ale tym się nie będę przejmował, bo za dnia wyłączę główny generator. Drewno, teoretycznie 322 jednostki na dzień, ale to jest nieprawda, już o tym wiemy. Stal 10 jednostek na dzień. Póki co aż tak potwornie dużo stali nie potrzebuję, więc tym się nie będę przejmował. Produkcja żywności, no to jest problem. Więcej zużywam niż produkuję i tym się teraz trzeba zająć, naprawdę, bo to nie będzie miłe. Cały czas mam bezrobotnych. Bezdomnych. Bezrobotnych zresztą też, ale to ich zaraz zaimplementuję do kolejnej lecznicy. Dobrze, czyli co? Czyli na razie ludzie się rozeszli do miejsc pracy, czyli mogę wyłączyć główny generator. Ten koksownik chyba nie działa. Nie, działa. Ale przy takich temperaturach on działać nie musi. Więc na razie go wyłączymy. Dobrze. Generator się wyłącza. Dobrze się dzieje. Chciałem, żeby się wyłączał. Tak jest. Czy coś jeszcze teraz mogę zrobić? Pewnie, że mogę zrobić. Zapomniałem o podróżnych. Przecież gdzieś tą ekipę teraz trzeba wysłać. Tylko dokąd? Zobaczmy.
Słucham? Poczekaj. Aha, bo mi to teraz... Czyli w jeden dzień muszę wybudować 4 domostwa jeszcze, to nie będzie łatwe. Trochę drewna mam, no, zaimplementuję to. Tak czy inaczej, gdzie wy w tą pustkę idziecie, moi kochani, drodzy panowie? Gdzie jest najbliżej? Mroczna jaskinia. Smuga dymu. Tutaj. Zapasy, a tutaj... zagadka, tam może nic nie być. Dobrze, wysłałbym teraz ludzi po zapasy. Gdyby to był realny świat, to myślę, że bardziej bym ich wysłał tutaj, gdzie jest smuga dymu, dlatego że no... Wiecie, to jest gra. I prawdopodobnie nie robi wielkiego znaczenia, czy ja tam pójdę teraz, czy pójdę jeszcze za 2 dni. Natomiast w realnym świecie, no to tych 2 dni mogliby ci ludzie nie przetrwać. Ale biorąc pod uwagę, że to jest gra, wyślemy ich teraz po zapasy. Zapasy się po prostu przydadzą. Więc wyślij zwiadowców tutaj. Jak to się robiło? Oczekuję. O, widzisz, tak się to robiło. To jest 20 godzin, to jest 22 godziny, to jest 21 godzin, czyli to jest najbliższe. No to zawsze do tego najbliższego najrozsądniej jest ludzi wysyłać, tak mi się wydaje, bo szybciej wrócą. Dobra, to jest ta kwestia. Co jeszcze bym chciał zrobić w tym momencie? Obawiam się, że nic, to znaczy... Widzicie, problem polega na tym... Spełniono obietnicę wybudowania schronienia. Wszyscy czują ulgę, mając dach nad głową. Nawet płócienny. Wzrasta nadzieja. Bardzo mi przyjemnie z tego powodu, tyle tylko, że niestety cały czas mam bezdomnych. Bo przyszli nowi. Znajdź inną osadę teraz. Wow, czyli mam inne osady w tej grze. O kurde, to nawet nie wiedziałem. Czyli może będzie można handlować z kimś. Cały czas mam głodnych w mieście. Kiedy powrócą myśliwi? Niebawem. Dobra, czekaj. Skoro się zaczął dzień... opracowujemy technologię. Jaka to była technologia teraz? Przepraszam bardzo, huty. Dobra, opracowujemy huty. Natomiast mogę kolejne prawo obwołać. I myślę, że nie głupio byłoby owego procederu dokonać. Co bym chciał? Ostatnio babrałem się w tych cmentarzach. Niestety takie to mało ciekawe tematy są, ale też się nimi trzeba zająć. No burmistrz powinien też takie decyzje podejmować. Więc segregacja pacjentów, czy może dom opieki? Myślę... Znaczy tak, to jest bardziej brutalne. Tak, powiedzmy sobie szczerze, segregacja pacjentów jest bardziej brutalnym prawem. Nie będziemy leczyć tych ciężko chorych, po prostu każdy sobie rzepkę skrobie, my się skupiamy tylko na tych najłatwiejszych do ratowania. Nie chcę czegoś takiego powoływać. Bardziej by mi zależało na domie opieki, dlatego że to mi da... No zobaczcie, nowy obiekt, zwolnią mi miejsce w lecznicach, na razie to tylko jedna osoba mi tam to miejsce zajmuje, ale zajmuje. Ponadto będzie mniejsze zużycie jedzenia i nadzieja wzrośnie, więc dobrze. Więc to jest coś fajnego. Natomiast jakie jeszcze prawa mogę obwołać? Cmentarz. Właśnie, ja mam jedną osobę, która umarła i cały czas nic z tym nie zrobiłem. I o tym też trzeba myśleć. Praca dzieci w ciężkich warunkach nie planuję. Zmiana awaryjna. Dłuższe zmiany. Arena walk. Zupa strocin. Ogólnie... No bo tak... Teraz albo bym poszedł w dom opieki, albo bym poszedł w cmentarz. Myślę, wydaje mi się, że ważniejszy dla mnie obecnie jest cmentarz. Dlaczego? Dlatego, że mam tylko jedną osobę z amputowaną kończyną, więc obecnie zajmuje mi tylko jedno miejsce w lecznicy. To nie jest jakoś potwornie dużo. Natomiast mam również jedną osobę, która umarła i ona cały czas znajduje się na terenie mojej wioski. Cały czas nie podjąłem tej decyzji, czy ją wynieść w śnieg, ciepnąć do dołu gnilnego, czy być może po prostu założyć cmentarz. To jest ważna decyzja, dlatego że jak tego truposza nie wyniosę, to może mi się rozwinąć pandemia, a to by oznaczało klęskę. To mnie bardzo ciekawi, dół z trupami, myślę, że to jest przeszczepy narządów. Z dołu z trupami można przeszczepy narządów robić? O kurde, to jest dopiero technologia ludziska. Ktoś umarł, trupa, ciach babkę w piach, zakopujemy w śniegu, potem wyjmujemy, ucinamy rękę i przeszczepiamy jakiemuś żyjącemu. No kurde, sci-fi jak się patrzy. No. Ale grubo. Ciekawe. Ciekawie by to było zobaczyć,
Natomiast w mojej pierwszej osadzie, bo domyślam się, że w przyszłości będą jakieś kolejne, no mam dodatki, mam kilka scenariuszy, prawdopodobnie po tym pierwszym scenariuszu rozegramy sobie scenariusz tego pierwszego, nie, to jest drugi dodatek do gry, czyli Autumn, czyli w jesień, czyli nie będzie śniegu. To jest retrospekcja, czyli zobaczymy, co się działo przed wydarzeniami, które teraz obserwujemy. Chcę to rozegrać dlatego, że to będzie urozmaicone, bo to będzie coś zupełnie innego. Tam podobno jest troszeczkę inna mechanika i inna szata graficzna, bo nie ma śniegu. Tak czy inaczej, być może tam, chociaż tam to znowu nie będzie można takich dołów budować, bo nie będzie śniegu. No ale dobra, na razie cmentarz, na razie chciałbym tak... Chcę wybudować najlepszą możliwą cywilizację, to znaczy taką, gdzie się najlepiej żyje. No, najlepiej by się żyło w mieście, gdzie są cmentarze, nie doły gnijne z truposzami. A więc, no jednak wziąłbym to. To troszeczkę powinno napawać ludzi nadzieją. Wybudujemy cmentarz, żeby nasi zmarli mogli być chowani godnie z należytym szacunkiem. Nowy obiekt cmentarz, nadzieja nieznacznie wzrośnie, brak ryzyka chorób spowodowanych niepochowanymi ciałami. Pochówki zajmują czas, zmniejszając wydajność, prawo zobowiązuje cię do wybudowania cmentarza. Podpisz. Będziemy budować cmentarze. Mam nadzieję, że ludziom się to spodoba. Tak, teraz niestety nie bardzo ma mi kto. Przynajmniej po śmierci odpoczniemy jak należy. No właśnie. Z prochu powstajesz i wprost się obrócisz, tak jak powinno być. Mam teraz na to 2 dni, żeby cmentarz wybudować, bo im obiecałem, że wybuduję. No tak, burmistrz obiecuje, to burmistrz potem obietnic musi dotrzymać. Czemu nie funkcjonuje ten tartak? Chyba tam jeszcze ludzie nie doszli, bo oddelegowałem tam ludzi, dziwne trochę. Co ja bym jeszcze chciał zrobić? Zwolnij mi na chwilę czas, dlatego że... Zrobimy tak... To wstrzymamy na razie. Budujcie lecznicę, to jest dla mnie teraz najważniejsze. 3 warsztaty obecnie budują. Dobra. W takim razie, na razie nic innego nie zrobię. Ewentualnie mógłbym zakolejkować powstanie kolejnych domostw, ale to jest nieuniknione. Domy muszę budować, tak, to jest wiadoma sprawa. Generator to się włącza, dobrze się dzieje. Jak tam z tym jedzonkiem? Węgiel teraz zapasy robię na kruche dni. 342 drewna, 10 tego. Dobra. Wrócą myśliwi, to jeszcze ich troszeczkę będę miał do oddelegowania w różne miejsca. Wrócili! No proszę, przeoczyłem. Jeszcze jedna grupa musi wrócić. Czyli teraz tak. Stołówka pracuje, dobrze się dzieje. Czyli myśliwych teraz przeflankowujemy do wydobycia. Wydobycia i budowy, bo to też jest ważne, żeby miasto się rozbudowywało. Co zrobimy? Dziesięciu do stali. Więcej do węgla. Może tylu do węgla. Zostało mi jeszcze troszeczkę bezrobotnych i oni będą budować miasto. Tak jest. Dobra. Jakoś tam sobie powolnymi krokami radzę. No myślę, że dało się gorzej. Huta, opracowałem kolejne badanie, to jest super. Teraz zatrzymaj mi czas. Zastanówmy się wspólnymi siłami nad tym, co teraz dla mnie jest najważniejsze do opracowywania. Młot węglowy jest ważną technologią, ale obecnie go nie potrzebuję, bo jeszcze mam sporo takich złóż węgla na powierzchni. Wobec powyższego uważam, że mogę to przesunąć w czasie. Żywność już mam na maksa. Balon meteorologiczny mam na maksa. Grzejniki są dla mnie bardzo ważną technologią. No i przede wszystkim deski kreślarskie. No bo muszę mieć większą moc generatora i to niebawem, dlatego że przyjdą większe mrozy. Myślę, że dlatego obecnie opracujemy właśnie deski kreślarskie. Znaczną część moich zapasów drewna pod to zaimplementuję, no ale nie ma wyjścia. Opracowujemy deski kreślarskie, proszę bardzo. To jest bardzo ważna technologia, wręcz priorytetowa, powiedziałbym. Cały czas problemy, cały czas mam głodnych ludzi. Muszę jeszcze jedną stołówkę postawić, no naprawdę. I tutaj teraz inżynierów w cieć wierzymy, niech kolejna lecznica funkcjonuje. Teraz budujemy dom, no i będziemy stawiać kolejne domostwa. Bo przecież nie mogą być ludzie bezdomni.
Kurde, jaki jest zasięg tego koksownika? Włącz go na chwilę. Taki jest. Aha. Taki zasięg koksownika jest. Dobrze, to mógłbym chyba postawić tutaj kolejny dom. Tak mi się wydaje. Głupie to raczej nie będzie. Tak zrobimy. Generator przestał działać. No, tego chciał. Tak, nie zamarzniecie, bo na razie jest w miarę ciepło. Nie ma jeszcze tych wielkich mrozów. Okej, okay, troszeczkę bezrobotnych mam, to będą budować, to i owo. No dobrze, na razie wszystko wydaje się odpowiednio funkcjonować. Kolejni myśliwi zaraz wrócą. To dobrze, przyniosą znowu jedzenie. I będą kolejne ręce do pracy. Przynieśli jedzonko, mamy sporo tegoż właśnie jedzenia. Musimy wybudować kolejną stołówkę, bo widzę, że ta stołówka po prostu nie obrabia tego wszystkiego, nie jest w stanie zaspokoić moich potrzeb. Tak więc następna kuchnia nieopodal dzielnicy mieszkalnej mi powstanie, z uwagi na to, że no wydawałoby się, że to jest jak najbardziej rozsądne. Czyli co, tutaj bym stołówkę wybudował? Chyba nie głupie zlokalizowanie. Tak zrobimy. Stołówka też swoje kosztuje, no ale to na takich rzeczach oszczędzać obecnie nie można. Drogę tam jeszcze muszę podprowadzić. No wreszcie to moje miasto zaczęło się tak naprawdę ambitnie rozwijać, to znaczy wiele się dzieje. Tak. 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 I tak. Chcę połączyć te ulice, co by ludzie nie musieli tak daleko łazić. Okej. Na północy trzeba będzie koksownik postawić. W momencie, kiedy przyjdą większe mrozy, no to ludzie nie będą mogli pracować bez koksownika. Więc to jest ważne. A to kosztuje pierdylion stali, niestety. Ale to jest bardzo ważne. Bez tego sobie nie wyobrażam przetrwania w tym miejscu. Koksownik postawię tutaj, z uwagi na to, że będzie miał zasięg zarówno na te sterty węgla, jak i na tartak. Ewentualnie tu, tak troszeczkę bliżej miasta, o. Obejmie tartak, jak tutaj stanie? No, tak na oko powiedziałbym, że obejmie. Więc postawię go dokładnie w tym miejscu. Nie wiem, czy dobrze robię. Ostatnio bardzo dużo inwestycji w mieście się odbywa. Bardzo dużo stawiam, bardzo dużo buduję, ale to wszystko jest moim zdaniem ważne. Stołówka jest bardzo ważna, bo mam 15 głodujących. Pomimo tego faktu, że mam dużo jedzenia, to nie dążę tego jedzenia wydawać ludziom. Więc bardzo to ważne. Wiecie co, nawet na tyle ważne, że na razie można zahamować całą obecną budowę i budujcie po prostu tą stołówkę. Dobra? Mam nadzieję, że dobra. Bo już mam naprawdę dużo głodujących. Zbyt dużo. 19 chłopa to jest bardzo wielu ludzi, którzy nie mają jedzenia. Tak być dłużej nie może. Dobra, postawiłem wszystko teraz na wydobycie drewna i rzeczywiście tego drewna delikatne zapasy mi się robią. Chyba nie zdążycie tej technologii przed nocą opracować. Stos węgla, zasoby wyczerpane. Gdzie? W tym miejscu. No to wróciliście do... No dobra, już was nie będę nigdzie wysyłał, dlatego że wróciliście do osady i na dobrą sprawę zaraz i tak będzie koniec dniówki. Tu się jeszcze nie wyczerpało, tu się jeszcze nie wyczerpało, dobrze. Nie jest źle, nie jest źle. W każdym razie do tej pory, odkąd moja osada funkcjonowała, to chyba jeszcze tak dobrze nie było. Dacie radę to opracować do końca, przed nocą? Super, dali radę, bardzo mnie to cieszy. Opracowano technologię deski kreślarskie, bomba sprawa, bardzo mnie to rajcuje. I teraz koniecznie trzeba opracować zwiększoną moc grzewczą, ale zobaczymy, co mi to w ogóle dało. Mogę teraz budować cieplarnię. O kurde, co to jest? Pozwala budować cieplarnię, 20 drewna, 10 stali. Da się tu hodować kilka rodzajów wytrzymałych roślin, wytwarzających 30 jednostek surowej żywności dziennie. Wow, to jest dużo lepsze od chat myśliwych. Chata myśliwych daje 15. No obecnie 17, bo tam chyba zwiększyłem technologią. Dobre to.
Co to jest? Modernizacja lecznic. Dzięki lepszym narzędziom, metodom pracy ludzie zatrudnieni w lecznicach będą leczyć chorych o 10% szybciej. Niewielka różnica, ale jednak różnica jest, więc też dobra technologia. Barak. Pozwala budować baraki, miejsce zamieszkania dla 10 osób, które dostatecznie chroni przed warunkami pogodowymi. Czyli co? Miejsce zamieszkania dla 10 osób. Czekaj, czym się to różni od domostw? Bo jakoś tak nie bardzo teraz zajarzyłem. Namiot. Słabo izolowane schronienie, w którym może spać 10 osób. Temperatura wyjściowa 1. A barak? Miejsce zamieszkania dla 10 osób, które dostatecznie chroni przed warunkami pogodowymi. Aha, czyli to jest taki dom, tylko że dom normalny, taki namiot, nie chroni przed mrozem. A tutaj mamy schronienie przed mrozem. Tak to rozumiem. Mam nadzieję, że dobrze. No to jest bardzo ważna technologia. Co jeszcze? O kurde, lebele, ile tego jest. Maszyna drążąca. Wwierca się w ścianę naszego krateru, odkopując drzewa, które kiedyś, zanim pochłonął je lód, tworzyły las. Dostarcza 160 jednostek drewna w ciągu standardowego dnia pracy. Aha. Pozwala usprawnić funkcjonowanie wszystkich tartaków. Tartaków i tartaków parowych, dzięki czemu ich wydajność wzrośnie o 25%. O kurde, retorta. Jakie technologie w ogóle. Wykorzystuje wysoką temperaturę, by zmienić 70 jednostek drewna w 210 jednostek węgla. No to o czymś takim jeszcze nie słyszałem, powiem szczerze, dlatego że istnieje coś takiego jak retorta w prawdziwej cywilizacji ludzkiej, tyle tylko, że tam powiedzmy z 5 ton drewna potrafi stworzyć 1 tonę węgla, to zawsze jest mniej, prawda? Natomiast tutaj 70 jednostek drewna, nagle 210 węgla, to jest jakaś awangarda. Wydobycie węgla. Kopalnia węgla. Aha, to ja na razie nie mam kopalni węgla. To dobrze wiedzieć. Składy zasobów. No mogę myślić więcej zasobów. Dobra, co tu jeszcze? Więcej zwiadowców. Też dobre. Ale obecnie myślę, że najważniejsze i priorytetowe jest dla mnie zwiększenie mocy generatora. Pozwala zwiększyć temperaturę we wszystkich strefach ciepła o jeden poziom. Uwaga, przy tym ustawieniu generator będzie zużywał 2 razy więcej węgla. Start. Bez zastanowienia musicie to zacząć opracowywać, dlatego że 10 dnia przyjdzie mi potężna fala ochłodzenia. Teraz tak, wy już powoli przestajecie pracować, ludzie wracają do wioski, wzrasta mi liczba bezrobotnych. Skoro tak się dzieje, to trzeba was wysłać na polowanie. Nie ma żeboli, niestety. Póki nie mam szklarni, to musicie na polowanie chodzić. Czekaj, no jak to tak ma być? Jak to tak może być? Tartak i tak nocą nie będzie funkcjonował. Więc to wyślemy do myśliwych. Dobra. No i co? No i na razie jakoś tam sobie funkcjonuje. Teraz będzie noc. W nocy, no to wiadomo, mam 3 chaty myśliwych, one wyślą ludzi celem pozyskania żywności. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że w nocy będę bardzo mocno rozbudowywał moją osadę, dlatego że muszę wybudować wiele struktur. Troszeczkę drewna mam. Mam nadzieję, że pozwoli mi to na jakąś tam budowę. Muszę budować namioty mieszkalne, muszę budować cmentarz, muszę budować... No lecznicę akurat chwilowo nie. Hutę? No w sumie hutę też będę musiał wybudować. I muszę zwiększyć wydobycie stali. Dobra, na razie będę się z wami żegnał, będę do tego zmierzał, dlatego że nagrywam już ponad 30 minut, no i nastał czas ciekawostek. Tylko jeszcze zobaczmy, czy jakieś ciekawe nowe rzeczy mi tutaj opisują twórcy. Efekty obszarowe, to już o tym słyszeliśmy, tak, to nic nowego się nie pojawiło w tym samouczku. Samouczek całkiem fajnie zrobiony, taki dosyć, powiedziałbym, intuicyjny.
Jedyne, do czego miałbym zastrzeżenie, to to, że nikt mi w grze jeszcze do tej pory nie powiedział to, czego się dowiedziałem z poradników. To znaczy, że nocą mogę wysłać człowieka jako myśliwego poza wioskę, a za dnia ten sam człowiek może pracować gdzie indziej. Dobra, tak czy inaczej, ludziska, ciekawostki. Ostatnio oględziłem wam o tych super erupcjach potężnych wulkanów, troszeczkę o wulkanie Tambora zacząłem opowiadać. Jest on zlokalizowany również w Indonezji i doprowadził do powstania najpotężniejszej erupcji w historii świata, jaką do tej pory ludzkość widziała. Miało to miejsce roku pańskiego 1815 i na dobrą sprawę wulkan wyemitował 100 km sześciennych lotnych pyłów wulkanicznych do stratosfery. One zostały wyemitowane na wysokość 44 km nad powierzchnię Ziemi, przez co no bardzo przyczyniły się do problemów w naszej cywilizacji i funkcjonowaniu planety. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że tak jak mówiłem, w momencie kiedy macie jakąś zawiesinę w powietrzu, no to mniej promieni słonecznych dociera na powierzchnię samej Ziemi, prawda? Inna kwestia jest taka, że siła eksplozji, siła erupcji była tak potwornie wielka, że okruchy skalne, które wydostały się z wnętrza krateru owego potężnego wulkanu, potrafiły wylądować nawet 2000 km dalej. Nie mówimy tutaj o pyle, dlatego że pył wulkaniczny na dobrą sprawę owiunął sobą całą kulę ziemską, więc z Tambora pył spadał nawet z drugiej strony kuli ziemskiej. Mówimy tutaj o okruchach skalnych. Odłamki skalne potrafiły spadać 2000 km dalej. To tak jakby odłamki skalne, które trafiły się do powietrza, no jakieś tak zostały wyemitowane podczas jakiejś wielkiej eksplozji w Polsce, spadały w Hiszpanii. To jest no coś nie do uwierzenia, nie do objęcia ludzkim umysłem, ale taka to była silna eksplozja. Inna kwestia jest taka, że tak jak już wam nadmieniałem, po prostu ten wulkan już miał bardzo inwazyjny wpływ na klimat naszej cywilizacji, klimat samej Ziemi jako planety. I to są właśnie te dywagacje. Mówiliśmy sobie na te tematy, które widzimy we Frostpunku. Czy erupcje superwulkanów mogą doprowadzić do powstania kolejnej epoki lodowcowej? Odpowiedź brzmi tak. Mogą. Musiałaby to być naprawdę super erupcja i musiałoby to być taki troszeczkę zbieg okoliczności, to znaczy kilka super erupcji na całej kuli ziemskiej. W tym momencie naprawdę mogłoby dojść do tak gwałtownego, diametralnego oziębienia, że moglibyśmy je nazwać epoką lodowcową. Dlaczego? Dlatego, że pyły wulkaniczne w stratosferze blokowałyby promienie słoneczne, nie docierałyby one do Ziemi, no i nie byłoby lata. I co ciekawe, wulkan Tambora do tego właśnie doprowadził. Wyemitowanie 100 km sześciennych pyłów wulkanicznych do stratosfery zaowocowało, co prawda nie stałymi, ale jednak zmianami klimatycznymi, diametralnymi zmianami klimatycznymi. Frakcje lekkich popiołów zostały wyemitowane i one były na tyle lekkie, że nie opadały jeszcze latami. I to było bardzo ważne i bardzo trudne dla naszej cywilizacji, z tego prostego powodu, że doszło do powstania efektu tak zwanego wulkanicznego zaćmienia Słońca. Dochodzi do niego wtedy, kiedy właśnie w atmosferze jest tyle pyłów, że to Słońce jest takie przyćmione. I rzeczywiście, w roku 1816 Słońce było przyćmione praktycznie przez cały rok, przez ponad rok. Słońce, promienie słoneczne, które docierały do ludzi, były tak słabe, że Słońce nabrało zielonego koloru, zielonej barwy i było tak słabo widoczne z obszarów Ziemi, z obszarów naszej planety, po prostu wiecie, standardowej powierzchni Ziemi, że ludzie mogli sobie bez żadnej osłony, bez żadnych okularów przeciwsłonecznych patrzeć prosto na Słońce i to Słońce ich nie raziło. Nie było ciepła. I stało się to ogromnym problemem dla naszej cywilizacji, dlatego że rok 1816 stał się słynny i przeszedł do historii jako tak zwany rok bez lata. O tej smutnej przypadłości i o jej konsekwencjach będę opowiadał jeszcze na kolejnych materiałach serii Zagrajmy we Frostpunk. Mam nadzieję, że wam się podobało. Póki co, na razie, jako tako zaczynam chyba wychodzić na prostą. Nie myślałem, że to kiedykolwiek nastąpi, ale wydaje mi się, że autentycznie chyba powolnymi krokami zaczynam wychodzić na prostą, zaczynam to ogarniać. Być może nie będzie tak źle. Cały czas mam bezdomnych, muszę teraz inwestować bardzo w domy.
Nie będę nawet czekał na te baraki, po prostu w momencie, kiedy będę miał technologię baraków, to będę niszczył poszczególne domy. Mogę niszczyć? Rozbierz obiekt. Mogę niszczyć. Więc będę burzył te domy, które istnieją i wtedy będę stawiał baraki. Ale na razie nie mogę sobie pozwolić na opracowywanie technologii baraków, bo mam ważniejsze rzeczy na głowie. Tak więc, no tak to obecnie wygląda. Tak samo jak prawdopodobnie kiedyś zniszczę te chaty myśliwych i w ich miejsce powstawię po prostu szklarnie, no bo jeżeli są bardziej efektywne, no to nie ma to sensu, prawda? Dobra. Na razie ode mnie to tyle. No i rzecz jasna muszę kolejną stołówkę wybudować. Już ją stawiam. To jest bardzo ważne, dlatego że ludzie już mi bardzo inwazyjnie głodują. Mam bardzo wielu głodujących i ta stołówka jest dla mnie priorytetem. Na razie ode mnie to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na tymże kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. Hej ludziska, cześć!